i wolnej woli. Człowiek całkowicie uzależniony od władzy. Ja homo sovieticus. Ja jestem homo sovieticus i wcale się tego nie wypieram. Homo sovieticus, rozumiecie, wychowany w społeczeństwie radzieckim, przyzwyczajony do takiego życia, umiejący żyć w tym społeczeństwie i tylko w nim. Byłem i jestem takim właśnie człowiekiem, choć to krytykuję. Każdy, kto sprawuje władzę w Rosji, jest oczywiście też homososem. Wszyscy dysydenci też nimi byli. Aleksander Zinowiew marzy, że jako człowiek radziecki nie podejmuje samodzielnie żadnych decyzji. W 1977 roku podjęła ją za niego władza i KGB. Po ukazaniu się na Zachodzie książki Przepastne wyżyny, Zinowiewowi przyniesiono do domu paszport i ultimatum. Albo natychmiastowa emigracja, albo 7 lat więzienia plus 5 lat łagrów. W ten sposób Zinowiew znalazł się w RFN. Niebawem ukaże się jego najnowsza książka, Czym jest Zachód? Efekt zarówno badań socjologicznych, jak i własnych przeżyć autora. Z okazji światowej radzieckiego społeczeństwa. Niczego innego robić nie mogą i nie umieją. W nocy na 4 października na 1, 3, 4 i 6 kanale telewizji wyłączono nadajniki. Prasa rosyjska zadaje teraz pytanie, czy powodem tej bezprecedensowej decyzji była nieufność władzy do własnego narodu, jaką niezmiennie przejawiali i partokraci, i demokraci, którzy wyłonili się z ich szeregów. Znów jest to cytat z prasy. Powiedzmy jasno, Rosję chroniono przed niepotrzebną informacją dotyczącą afgańskiej tragedii, katastrofy czarnobylskiej, poglądów Aleksandra Sołżenicyna, pana poglądów, pana książek. Czy w rzeczywistości nie spuszcza się nowej żelaznej kurtyny przed informacją i przed poszanowaniem praw opozycji? To problem bardzo poważny. Oczywiście, ona dawno już została spuszczona. Faktycznie opozycja, ale powiedzmy na wstępie, że są różne formy opozycji. Różne formy. Opozycja nie stanowi monolitu, jest rozproszona, ale tym niemniej pozostaje faktycznie pozbawiona możliwości informowania narodu o swoich poglądach i zamiarach. Przedstawia się narodowi wypaczony obraz opozycji. W Rosji nie widać na razie siły mogącej określać granice działania władzy najwyższej, a przecież muszą istnieć takie ograniczenia. Czy w jakimś stopniu może dziś spełniać w Rosji tę rolę wolna prasa? Nie. Ona nie istnieje. Sama opozycja prezentuje się tak, że nie ma perspektyw oddziaływania na szerokie masy ludności. Teraz, żeby choć w jakimś stopniu zrównać możliwości oddziaływania na szerokie masy społeczeństwa, trzeba mówić ludziom prawdę, bezlitosną prawdę. Nikt w Rosji nie jest tym zainteresowany, w tym także opozycja. Nie wystarczy demaskować korupcję, ganić jakieś zamiary dotyczące konstytucji, ostrzelanie Białego Domu. To jest o wiele za mało. Od tego nie rozjaśni się w głowach. To tylko wszystko gmatwa. Przyglądałem się prasie opozycyjnej, ludziom, którzy znajdują się w opozycji wobec tego reżimu. Nikt nie chce absolutnie jasno, krótko, dosłownie w formie haseł ocenić zaistniałej sytuacji, tego, co zaszło w kraju. Zaczynają kręcić, wynajdywać jakieś historyczne analogie, porównania. To jest okropne pustosłowie. W słownych pomyjach utopiono istotę rzeczy, a trzeba dać ludziom wyraźną, jasną ocenę sytuacji i dążyć do tego stanowczo i konsekwentnie. Istnieją zasady propagandy, które nie są przestrzegane. Zasady propagandy, czyli ideologicznego ogłupiania, przestrzega tylko jedna strona, to znaczy władza. Natomiast opozycja ich nie przestrzega. Obecnie na ulicach, w kolejkach, głównie w formie aluzji, które przenikają też do środków masowego przekazu, słyszy się opinię, że krwawa niedziela 3 października była prowokacją rządową i wprowadzenie do akcji wojska
zostało wstrzymane świadomie, żeby dać bojówkarzom wolną rękę i później mieć pretekst do ostrzelania Białego Domu. Co pan o tym sądzi? Sądzę, że to możliwe. Z moich obserwacji przebiegu wydarzeń bardzo wiele rzeczy wydało mi się dziwnych i prowokacyjnych, ale to jest naturalne. Czy sądzi pani, że tak ważne historyczne decyzje mają jakieś moralne podstawy? Nic podobnego. Zostały zastosowane najbrudniejsze środki. Najbrudniejsze. I będą stosowane nadal. Tego rodzaju władza nie brzydzi się niczym, ponieważ nic jej nie powstrzymuje. Nic. Wszystko zmieniłoby się, gdyby zmieniła się opinia publiczna na Zachodzie. Wyobraźmy sobie, że cała zachodnia prasa zaczęła teraz publikować materiały. Dokładne, dosłownie dokumentalne materiały na temat tego, co się tam działo. Bo przecież prawdziwy obraz rozprawy został ukryty. Że zaczęto by zamieszczać zdjęcia, zaczęli wypowiadać się działacze polityczni, to czy sądzi pani, że ten reżim utrzymałby się? Nie utrzymałby się nawet przez tydzień. Ale na razie może działać swobodnie, ma rozwiązane ręce. Dano mu carte blanche. Róbcie, co chcecie. Zachód przyjmie wszystko jako działanie na rzecz demokracji. Natomiast na samym Zachodzie zachodzi coś z tym zbieżnego. Wraz z zakończeniem zimnej wojny rozpoczął się spadek demokracji na samym Zachodzie. Dużo mówi się teraz o prawach człowieka, ale wszędzie narusza się prawa człowieka i swobody obywatelskie. Proszę spojrzeć, jak zaostrza się sytuacja na Zachodzie. Trwa systematyczny atak na socjalne prawa obywateli. Na Zachodzie nie ma sił, które poparłyby rosyjską opozycję. Komuniści milczą. Gdzie są zachodni komuniści? Kiedyś podnieśliby krzyk na cały świat. Gdzie są teraz? Nie ma ich. Nikogo. W rezultacie na Zachodzie jedynie tacy pojedynczy dziwacy jak ja próbują coś mówić. Nie zamierzam popierać ani Hasbułatowa, ani Rudzkiego, ani nikogo, bo kim oni dla mnie są? Dla mnie wszyscy oni są jednakowi, są ludźmi z drużyny Gorbaczowa. Nie mam z nimi nic wspólnego. Istnieje jednak jakieś poczucie sprawiedliwości. Nie wolno bez końca kłamać. Kłamstwo zaczyna działać w drugą stronę. Obróci się przeciwko Zachodowi. Po tragicznych wydarzeniach w Moskwie Borys Jelcyn podejmuje zdecydowane kroki, a inteligencja żąda od niego większej stanowczości. Co pan o tym sądzi? Podobne rzeczy obserwowaliśmy u nas w roku 1937 i w innych latach. Inteligencja żąda nawet więcej od tego, na co liczy sama władza. Taka jest inteligencja. Proszę spojrzeć, kto znalazł się na tej liście. Tacy ludzie jak Okudżawa, Achmadulina, Granin i inni. To wstrząsająca sprawa. Oni chcą, coś pani opowiem. Gdy omawiano mój przypadek, po ukazaniu się przepastnej wysokości, znaleźli się w Instytucie Filozofii ludzie, którzy żądali, żeby mnie sądzić i rozstrzelać dosłownie. Obecny na tym zebraniu przedstawiciel KGB powiedział: to nie wasza sprawa, nie wasza sprawa. Rozwiązujcie wasze problemy. A przecież byli to ludzie, z którymi przyjaźniłem się przez dziesiątki lat i nic im nie groziło. Pracownicy naukowi. Pracownicy naukowi, profesorowie, członkowie akademii i inni. W tym świecie wszystko jest wypaczone. Dyktaturę nazywa się demokracją. Dranie nazywają draniami tych, którzy usiłują się im sprzeciwić. Ja w ogóle uchyliłbym się od wszelkich politycznych ocen. Sytuacja jest banalna. Z jednej strony są siły niszczące. Władza, która moim zdaniem próbuje narzucić reżim demokracji kolonialnej. Z drugiej zaś strony są siły oporu. To znaczy ludzie, którzy po prostu się temu sprzeciwiają. Bo przecież o co chodzi? W tym Białym Domu Hasbułatow, Rudzkoi i inni
To byli ludzie, którzy przyszli z Gorbaczowem i z Jelcynem. Rudzkoj przecież stał wtedy obok Jelcyna. Jak to można? To, co nastąpiło, nie jest rozłamem między demokratami, ludźmi, którzy pragną demokracji, a czerwono-brunatnymi, którzy pragną powrotu do przeszłości. Komunistów dawno już nie ma. Oni nie istnieją we właściwym znaczeniu tego słowa. Istnieją różne partie komunistyczne, ale są to zjawiska szczątkowe. Rozłam nastąpił w obozie tych, którzy zrealizowali tę całą pierestrojkę. Jelcyn przyszedł razem z Gorbaczowem. Wszyscy oni przyszli razem. Rozłam nastąpił w ich obozie. W ich obozie. Przecież sierpniowa próba puczu w roku 91. Jestem o tym przekonany w 100%. I teraz nawet się temu nie zaprzecza. Była faktycznie akcją Gorbaczowa. Rozłam nastąpił wśród nich. Przypuśćmy teraz, że cała opozycja została zdławiona i Jelcyn ma niepodzielną władzę. To zgodnie z zasadą funkcjonowania władzy tego typu znów nastąpi wśród nich rozłam na dwa obozy. Znów pojawi się wewnętrzna opozycja, być może jeszcze bardziej zuchwała od Hasbułatowa, Rudzkiego i innych. Może nawet silniejsza i bardziej kompetentna. Oni i tak się podzielą, bo taka jest zasada funkcjonowania takich klik. Nieprzypadkowo, jeśli przyjrzeć się funkcjonowaniu reżimu stalinowskiego, zobaczy się systematyczne czystki, tak systematyczne akcje. Ciągle trzeba odcinać, odcinać. Wroga. Wróg jest stale potrzebny i pojawia się. Przy czym wrogiem będzie przeważnie ten, kto dziś stoi obok ciebie na czołgu, na trybunie, jutro znajdzie się po drugiej stronie barykady. Jak pan sądzi, z czym Rosja wejdzie w trzecie tysiąclecie, do którego zostało zaledwie 6 lat? Myślę, że Rosja wejdzie w trzecie tysiąclecie jako kraj i naród, który skompromitował się na całą dalszą historię. Jakie więc jest wyjście z zaistniałej sytuacji? Ja, po zapoznaniu się z tym, co się dzieje, i mając za sobą długie życie, doszedłem do wniosku, że należy zacząć od zera. Jest to wniosek dla mnie. Nie jestem politykiem, nie mam żadnych planów przeobrażenia kraju i nigdy ich nie miałem. Ale jest pan autorytetem. Jakie jest wyjście? Wiem, co powinienem zrobić ja sam. Pisałem moje książki i mogę je nadal pisać. Uważam jednak i napisałem na ten temat książkę pod tytułem Idź na Golgotę, że trzeba zacząć od podstaw, od siebie samych. Od stworzenia człowieka, państwa, suwerennych państw na poziomie absolutnej moralności. Ja w Rosji, jakby to powiedzieć, był to jeden z przykładów bojkotu. Opublikowałem pracę pod tytułem Manifest Społecznej Opozycji. W tym manifeście pisałem, że istnieje w Rosji określona kategoria ludzi. Ludzie ci są dalecy od polityki. Nie chcą uczestniczyć w polityce. Nie chcą robić kariery i tak dalej. Tacy ludzie mogą się zorganizować. My, ludzie takiego typu jak ja, możemy się zorganizować. Zorganizować na samym dole życia społecznego. Trzeba stworzyć nową kulturę, prawdziwą kulturę, kulturę wysoce moralną. Taki początek można by przyrównać do początków chrześcijaństwa. Czy mógłby pan powiedzieć nam coś pocieszającego? Niczego pocieszającego powiedzieć nie mogę. Bardzo panu dziękuję za wywiad udzielony programowi drugiemu Telewizji Polskiej. Bardzo panu dziękuję. W przedstawionych przed chwilą opiniach Aleksandra Zinowiewa może zaskakiwać ostrość czy nawet gwałtowność niektórych sformułowań.
Bierze się ona z właściwego mu bardzo emocjonalnego, zaangażowanego sposobu wypowiadania się. Wypada tu dodać, że w okresie powszechnego zachwytu pierestrojką i własnością, jako jeden z bardzo nielicznych, zachował trzeźwość analityka i już wówczas twierdził, że niczym dobrym nie może się to zakończyć. Niezwiązany z nikim i niczym, od początku występuje przeciw eksperymentowaniu życiem narodu za pomocą zagranicznych recept. Powtarzamy, są to jego opinie. Opinie niewątpliwie skrajne, które można podzielać lub odrzucać, ale na pewno zasługują one na uwagę i refleksję. Także dlatego, że znowu jako jednego z nielicznych Aleksandra Zinowiewa stać na nazwanie zła złem. W ogóle mnie nie drukowano. Zaczęto mnie drukować dopiero w roku 58, 59 w Polsce. W Rosji mnie nie wydawano. Nie bardzo rozumiem dlaczego. Był pan przecież legendą logiki matematycznej. Co się stało? To do tej pory nie jest jasne. No tak. Dlaczego pozbawiono mnie studentów, doktorantów? Kto to zrobił? Co się stało? To wszystko jest dotychczas niejasne. W tamtym okresie było w Rosji kilku, no, może kilkudziesięciu ludzi, takich jak na przykład Kapica, Landau czy Leontowicz, którzy sami nie byli dysydentami, ale dysydentów popierali. W mojej katedrze pracowało dwóch dysydentów. Zażądano, żebym ich zwolnił. Nie zrobiłem tego. Byli to Wiktor Fin. Świetnie go znam. I Jurij Gastiew. Gdy tylko zaczęto wydawać moje prace, a wydawano je w Polsce, w Czechosłowacji, na Węgrzech, później zaczęto publikować je w języku angielskim na Zachodzie, w Anglii i w Ameryce, od razu zaczęła się ta nienawiść. W jaki sposób przekazywał pan te prace za granicę? Przecież wtedy było to bardzo trudne. Było to bardzo proste. Odbywała się na przykład jakaś konferencja. Występowałem na takiej konferencji, a moje prace zabierał później Ajdukiewicz, na przykład wywiózł kilka artykułów, potem Adam Szaf, wie pani, on był dyrektorem Polskiego Instytutu Filozofii. Bardzo mnie lubił i bardzo mi pomagał. Ja reprezentowałem postawę, no, nie marksistowską, a dla nich było to przydatne oparcie tam, u siebie. Także utrzymywaliśmy kontakty. W prasie rosyjskiej spotykamy słowo sowok, termin, który określa radzieckiego człowieka jako mieszankę wszystkiego, co najgorsze, najbardziej niecywilizowane, podłe. Od razu przypomina się pańska książka, która leży przede mną. Homo Sovieticus. Satyra na takiego człowieka. Czy można w ogóle porównywać te dwa pojęcia? Nie. Mój homo sovieticus posiada nie tylko cechy negatywne, ma także pozytywne. Ja sam jestem homo sovieticus, a nie sądzę, bym posiadał jedynie cechy negatywne. Uważam, że człowiek taki jak Sacharow to też homo sovieticus i Gorbaczow to homo sovieticus i Sołżenicyn. W moim pojęciu homo sovieticus to człowiek, że tak powiem, urodzony i wychowany w społeczeństwie radzieckim.
Ludzie tacy są bardzo różni, lecz mają pewne cechy wspólne. Mają pewne cechy wspólne i te wspólne cechy można dostrzec u ludzi na pozór bardzo różnych. Weźmy na przykład dysydentów. Krytykowali oni radziecki reżim, walczyli z nim, ale walczyli w sposób właściwy homo sovieticus, dokładnie według tych samych zasad. Albo z kolei to, co się dzieje teraz. Istniała ideologia komunistyczna, narzucano ją siłą. Teraz zwalczają ją, ale takimi samymi metodami. Nie w inny sposób, ale właśnie tak. Opluwają Lenina, opluwają Marksa, a jest to przecież to samo, co robiło się dawniej w stosunku do innych. Przewrócili wszystko do góry nogami, ale istota pozostała taka sama. Oni też pozostali homo sovieticus. Nie jest łatwo się zmienić, trzeba... Te wszystkie pokolenia muszą po prostu odejść. Przecież i Gorbaczow, i Jelcyn dorastali w latach stalinowskich. Gorbaczow był komsomolskim aktywistą. To pokolenie było, nawiasem mówiąc, pokoleniem najbardziej zaciekłych stalinowców, a właśnie to gorbaczowowskie pokolenie. Dlatego, gdy w roku 85 stało się jasne, że Gorbaczow dochodzi do władzy, powiedziałem, że jest to próba restauracji metod stalinowskich. I tak się dzieje. Ja byłem krytykiem reżimu, ale wie pani, gdybym nie był homo sovieticus, nie potrafiłbym tak krytykować reżimu. Nie potrafiłbym. Znałem go jednak jak swoje 5 palców i pisałem swoje książki jak homo sovieticus. To znaczy człowiek elastyczny, który może zmieniać pogląd na daną sprawę. Czasem pytają mnie, jak to jest w pana książkach? Nawet poszczególne zdania zaczynają się jakby wesoło, a kończą smutno. Jak to możliwe? To proste, odpowiadam. Jestem przecież człowiekiem radzieckim. Leży to w mojej naturze. Nie muszę niczego wymyślać. Był pan jednym z nielicznych ostrych krytyków komunizmu. Teraz z kolei jest pan jednym z nielicznych, którzy go bronią. Jak tłumaczyć sobie pana stanowisko? Czy uległo ono zmianie, czy może czegoś nie rozumiem? Ja go nie bronię. Nie bronię go. Któryś z bohaterów jednej z moich pierwszych książek mówi: komunizm jest wielkim złem, ale zapamiętajcie moje słowa. To, co nadejdzie po nim, będzie czymś jeszcze gorszym. Ja go nie bronię. Wydałem książkę o Stalinie na 30-lecie jego śmierci. Książkę tę uznano za obronę Stalina. Ale ja go nie bronię. Przestrzegam tylko prostej zasady, zasady sprawiedliwości, sprawiedliwości historycznej. Jest to może moja najbardziej bolesna dla mnie cecha. Nie znoszę jakiejkolwiek niesprawiedliwości. Krytykujcie system, ale oddajcie mu to, co jego. Nie można mówić o okresie breżniewowskim, że to okres stagnacji, katastrofa. To nieprawda. Jeszcze 15-20 lat temu na Zachodzie ukazywały się setki książek, w których sprawiedliwie pisano, że najlepszy system oświatowy jest w Rosji. Istniały świetne szkoły matematyki, fizyki i tak dalej. Wszystko to było. A budownictwo mieszkaniowe, takiego budownictwa mieszkaniowego jak w Rosji nigdzie nie było. Przecież na moich oczach wszyscy dostawali mieszkania za darmo. Nie wypieram się żadnego słowa z moich książek. Teraz też nie mówię o ustroju, lecz o ludziach, którzy obecnie wypłynęli. Jest to banda karierowiczów, którzy w swoim czasie bili czołem Breżniewowi, Leninowi, Stalinowi, a teraz nagle się odmienili. To, co się dziś dzieje, jest takim samym ideologicznym kłamstwem. Są to takie same ideologiczne pomyje jak kiedyś, tyle że skierowane w inną stronę. Na to właśnie zwracam uwagę. Gdy na Zachodzie zacząłem głosić swoje poglądy, zwracałem się nie do... Jako przeciwników miałem przed sobą zachodnich sowietologów. A kim są ci zachodni sowietolodzy? To dziesiątki tysięcy facetów bez pojęcia, którzy gotowi byli mówić byle co i łgali na każdym kroku. Przecież wtedy, gdy się tam znalazłem, wszyscy oni trzęśli się przed Związkiem Radzieckim. Wszyscy się trzęśli.
Czy wie pani, jakie hasło słyszało się wtedy w Niemczech? Lepiej być czerwonym niż martwym. Gdy występowałem w Bonn na pewnej dużej konferencji, zadałem takie pytanie. Powiedzcie, jeżeli wkroczy teraz do Niemiec Armia Czerwona, to co zrobicie? Odpowiedzieli jednogłośnie, a siedziało tam 600 młodych ludzi. Podniesiemy ręce do góry. Taka to była sytuacja. W takich warunkach wówczas pisałem. Oni też mnie spytali, a co pan zrobi? Odpowiedziałem, że za własne pieniądze kupię pistolet maszynowy i będę walczył z tą armią. Ale mija czas i sytuacja się zmienia. Teraz nie mógłbym tak zrobić, nie miałoby to sensu. Żeby właściwie rozumieć moją twórczość, moje wypowiedzi, trzeba zawsze brać pod uwagę, kiedy te książki były napisane, w jakiej sytuacji. Dziś, gdy cokolwiek mi publikują, zapominają zaznaczyć, że ta na przykład książka ukazała się w roku 76, 77 czy 78. Wstrzymano teraz wydanie mojej książki Dom wariatów. Książka ta zaczyna się od słów, a została napisana w roku 78, gdy nikt jeszcze nie myślał o tym, że Związek Radziecki runie. Więc już wtedy pisałem. Historia bywa czasem przewrotna. Tam, gdzie stała świątynia Chrystusa, teraz jest kałuża. Lecz może stać się coś jeszcze gorszego. Na miejscu mauzoleum otworzą toaletę. Był to rok 78. I do tej pory nie wydaje się tej mojej książki jako prokomunistycznej. Moja sytuacja, moja osobista sytuacja jest z tego punktu widzenia po prostu beznadziejna. Żeby to wytłumaczyć, trzeba zacząć całe życie od początku i za każdym razem wskazać palcem. Oto rok 39. Rok 39. Gdzie wtedy byliście? Co robiliście? Wówczas otwarte stwierdzenie "nie godzę się na kult Stalina" oznaczało śmierć. A teraz wszyscy wołają, krzyczą. Zinowiew jest stalinistą. Dzisiaj to łatwo. To tak jakby ganić dziś Iwana Groźnego za okrucieństwo. Dziś potrzebna jest inna odwaga. Kiedy był pan w Rosji pierwszy raz po wygnaniu? I jakie wrażenia wyniósł pan z tej podróży? To było w lipcu tego roku. Moje wrażenia były koszmarne, po prostu koszmarne. Były zbieżne z tymi, jakie odniosłem w roku 42. Gdy po przyjeździe z frontu znalazłem się w Moskwie, także w sytuacji, że tak powiem, rozpadu i psychologicznej degradacji. Ale pomimo wszystko, tamta sytuacja była lepsza. A teraz wstrząsnęło mną już nie tylko to, że Moskwa się po prostu rozpada. Domy. Wszędzie są zagraniczne szyldy. Dla mnie, człowieka, powiedziała pani, że jestem człowiekiem radzieckim. Otóż jestem człowiekiem radzieckim, wychowałem się w społeczeństwie radzieckim. Nie jestem proradziecki, lecz radziecki. Z wychowania, wykształcenia, sposobu życia. I właśnie jako dla człowieka radzieckiego było to dla mnie dziwaczne, po prostu dziwaczne. Zobaczyłem w Moskwie, w rozpadającej się Moskwie, karykaturę Zachodu. Karykaturę zachodniego społeczeństwa, którego nie akceptuję, które jest mi obce. Środowisko prywaciarzy, handlarzy, to wszystko jest mi obce. Najokropniejsi jednak są ludzie. Rozumie pani? Miałem wrażenie, że nie są to żywe istoty. Jak gdybym trafił w jakieś zaświaty i patrzył na widma. Po prostu widma, jakieś bezcielesne istoty. Nie mogłem wytrzymać tam dłużej niż tydzień. Byłem w takim stanie, że tylko się powiesić. Czy Rosja zbuduje społeczeństwo na wzór zachodnioeuropejski, czy może na amerykański? Gogol, Herzen, cała rosyjska literatura klasyczna zdecydowanie odpowiedziała, że nie.
Całkowicie podzielam ich zdanie. Istnieje wiele powodów. Historyczna tradycja, to, że bardzo późno weszliśmy na arenę historii, ogromna przestrzeń, a także ogólna sytuacja na świecie. Występuje także jeszcze jeden czynnik, którego nikt nie chce brać pod uwagę, a który doskonale rozumieli i Gogol, i Herzen. Ja też go doskonale rozumiem. Mianowicie czynnik ludzki. Cywilizacja zachodnia stworzona została przez ludzi określonego rodzaju. Oznaczała sukces dla tylko niewielu narodów. Zaś pozostałym albo przyniosła zgubę, albo przekształciła je w kolonie Zachodu. Nasz rosyjski materiał ludzki nie nadaje się do tego. Cywilizacja zachodnia powstała na zasadzie samoorganizowania się od dołu. Natomiast Rosja była zawsze krajem organizowanym z góry, od pierwszej chwili istnienia. Co dzieje się dziś? Rozwiązano komunistyczną partię Związku Radzieckiego, dobrze. Rozgromiono jej aparat, ale przecież znowu tworzy się w jego miejsce jakiś dziwoląg. I tak samo z góry płynie przemoc. Cała rosyjska historia była historią przemocy, jaka z góry spływała na naród. To jest straszne. Straszne jest, że nie istnieje inna droga zorganizowania tego materiału ludzkiego. Naród rosyjski łatwo się przystosowuje, niemal jak kameleon. Wrażliwy i serdeczny. Jest to zarazem naród ciemiężca, groźny, gdy bliski. Jest niezwykle zdolny, potrafi rodzić wybitne talenty, a jednocześnie jest jakiś szary, nieudolny, tępy. Jeden z moich bohaterów mówi, my, Rosjanie, podobni jesteśmy do naszych kundelków, które stanowią mieszaninę wszystkich cech. Gdy ktoś chce wytresować pieska do występów w cyrku, bierze kundelka, lepszego nie znajdzie. Albo gdy chce wysłać psa w kosmos w trudne warunki, konkurować z rasowymi psami, z dogami, pekińczykami i tak dalej, nie możemy. Jesteśmy, że tak powiem, nierasowi, rozumie pani? Jesteśmy historycznymi kundelkami. To niepopularny punkt widzenia, zdaje pan sobie z tego sprawę. Wiem, ale co robić? Mogę powiedzieć, że sam też jestem taki. Taki jestem. W czym widzi pan obecną tragedię Rosji? W tym, że Rosja ginie. I nie ma możliwości stawić oporu, zmobilizować się. Jest to wielka historyczna tragedia. Nie znam w historii ludzkości tragedii na taką skalę. Zimna wojna toczyła się nie na terytorium Związku Radzieckiego, nie na terytorium Rosji. Toczyła się w najrozmaitszych miejscach na świecie. W Afryce, Ameryce Łacińskiej i tak dalej. A przede wszystkim, nawet w znacznym stopniu, na terytorium krajów Europy Wschodniej, nawet w części Europy Zachodniej. Teraz przeszła na terytorium Rosji. Rosja jest okupowana. O ile zimna wojna była wojną światową nowego typu, wojną, w której się nie zabija, to ciepła wojna przekształciła się w okupację nowego typu. Rosja jest okupowana nowymi metodami. Trzeba rozumieć istotę naszej epoki. Gdyby teraz formacje NATO ruszyły na Rosję i zaczęłaby się prawdziwa wojna, sprzyjałoby to mobilizacji Rosji. Jeszcze początkowo, w roku 1946, mówił o tym George Kennan. Później Kissinger, Brzeziński, wielu mówiło, że pokonanie Rosji na polu walki jest niemożliwe. Rosję można pokonać tylko nowymi metodami, a mianowicie ideologiczną, psychologiczną, ekonomiczną. W ten sposób prowadzono zimną wojnę. Rząd Gorbaczowa był pierwszym rządem okupacyjnym na skalę Związku Radzieckiego. Związek się rozpadł. Obecne kierownictwo jest rządem okupacyjnym na skalę Rosji. Jeśli szefowie 7 największych krajów zachodnich postanowią usunąć tych obecnie rządzących, to jutro zostaną oni usunięci. Pisze pan również o demokracji kolonialnej. Co pan przez to rozumie? Kolonialną demokracją nazywam taki reżim, jakiego klasycznym przykładem może być obecna Rosja.
Pod względem politycznym jest to dyktatura najgorszego rodzaju, dyktatura ciążąca. Teraz może już bardziej zbliżona do dyktatury hitlerowskiej niż stalinowskiej. Bo Stalin tolerował jednak aparat partyjny, a tu partyjny aparat został zniszczony. Po prostu klika działa poprzez określone kanały. Natomiast jeśli chodzi o gospodarkę, to jest to gospodarka kolonialna. To znaczy prywatyzacja, ale nie w sferze produkcyjnej, lecz w sferze, która pozwala przechwytywać kolosalne kapitały poprzez wszelkiego rodzaju spekulacje. I to właśnie jest kolonialna demokracja. Taką sytuację na o wiele mniejszą skalę mogliśmy obserwować w tak zwanych republikach bananowych, czy w takich krajach jak na przykład Filipiny i inne. To samo dzieje się z Rosją. Rosja zmienia się w coś w rodzaju republiki bananowej. Na czele dyktator ze swoją kliką, a na dole uboga ludność doprowadzona do moralnego, psychologicznego rozkładu. I 5% multimilionerów prowadzących luksusowy tryb życia. Oto czym jest kolonialna demokracja. Jakie są pana prognozy na temat ewolucji Rosji? Przewiduję samo zło. To znaczy, że Rosja zostanie zniszczona aż do podstaw. Co później się stanie, nie wiem. Czy zdoła się znów w jakiś sposób odrodzić? Prawie w to nie wierzę. Prawie nie wierzę. Decyzja o zniszczeniu Rosji nie została powzięta wczoraj. Została powzięta jeszcze na początku wieku, w pierwszych dziesięcioleciach naszego stulecia. Nieprzypadkowo nastawiono Hitlera przeciwko Rosji. Teraz spełnia się prognoza Hitlera, rozumie pani? Spełnia się prognoza Hitlera zatomizować naród rosyjski, obniżyć poziom jego kultury, narzucić mu zamerykanizowaną kulturę, pseudokulturę, obniżyć nawet jego poziom oświaty i tak dalej. Oto co się dzieje. Wróg jest zbyt silny, jak na możliwości kraju. Nie ma żadnych szans. Przeoczono właściwy moment. Czy mógłby pan powiedzieć nam coś pocieszającego? Nie. Na razie mówi pan rzeczy bardzo pesymistyczne. Niczego pocieszającego powiedzieć nie mogę. Chciałaby pani, żebym mówił jak wszyscy, że ten ciężki okres minie, że Rosja widziała już nie takie rzeczy, że przetrzyma to. Tak mam mówić? Nie mogę tego robić. Mamy inne czasy. Rosja mogła przetrzymać jarzmo tatarskie, bo nikt się na nią nie uwziął i można było czekać 200-250 lat. Wtedy i czasy, i wrogowie byli inni. Wrogowie byli inni. Teraz jest inna epoka. Procesy historyczne ulegają przyspieszeniu. Na świecie toczy się wielka walka o panowanie nad planetą, całą planetą. Nasza planeta może wykarmić 1 miliard ludzi, a już jest 6 miliardów. Źródła energii wyczerpują się, zasoby żywności wyczerpują się i tak dalej. Toczy się walka o istnienie. O istnienie. Jest już za późno. Rosja nie ma żadnych szans na tej drodze, którą obrała. Podnieść się nie może, a powrót do poprzedniej drogi jest teraz niemożliwy. Proszę powiedzieć, czy to pana pierwsza podróż do Polski? W roku 1941 służyłem w armii, w tych miejscach, które odeszły wtedy od Polski do Związku Radzieckiego. Przemyśl, Lwów, w tym rejonie. Który Rosja wtedy podbiła? Tak, wtedy go zagarnęła. Uważam, że była to część Polski. My, zwykli ludzie, nie uważaliśmy tego za część Związku Radzieckiego. A w roku 1945 wojna. Ja, nasz front, pierwszy front ukraiński. Szliśmy przez Przemyśl, Lwów, Rzeszów, Katowice, na Wrocław, Głogów, a potem dalej na Berlin. Zdarzyło mi się wtedy być w sprawach służbowych w Warszawie, ale bardzo krótko. Co chciałby pan powiedzieć polskim telewidzom? Mam do Polski szczególny stosunek.
Lubiłem ten kraj, nadal go lubię. I myślę, że się to nie zmieni. Chciałbym życzyć Polakom lepszego losu niż ten, który przypadł w udziale moim rodakom Rosjanom. Quo vadis, Rosjo? Na Golgotę. Zacytuję poetę. Co nadchodzący dzień nam niesie? Nic dobrego. Stare pytanie rosyjskich inteligentów. Kto jest winien i co robić? Co robić, nie wiem. A winni są wszyscy razem. Nie widzę żadnego wyjścia z zaistniałej sytuacji. Nie widzę. Ja na przykład jako jednostka znalazłbym dla siebie wyjście. W młodości byłem terrorystą. Psychologicznie anarchistą. Gdybym był teraz człowiekiem młodym, pełnym sił, to wróciłbym do Rosji i zorganizował oddział partyzancki, społecznych partyzantów, oddział mścicieli. Zacząłbym wspólnie z nimi zabijać zdrajców, eliminować takich ludzi jak Gorbaczow, Jakowlew i inni. Pan? Tak, ja. Dlaczego nie? Ale teraz, w wieku 71 lat, nie będę tego robił. Powiedziałem, gdybym był młody. Kiedyś przecież byłem na to gotów. Byliśmy smarkaczami. Nie mieliśmy nawet broni. Mieliśmy nagan, z którego nie można było strzelać, ale zamierzaliśmy uderzyć granatami w trybunę nad mauzoleum. Byliśmy szaleńcami. I takim szaleńcem pozostałem. Można mnie uważać za kogo się chce. Nie jestem politykiem. Nikogo ani niczego nie reprezentuję. Jestem Zinowiewem, człowiekiem piszącym takie właśnie książki. Ja także znalazłem się w okropnej sytuacji i dla siebie też nie widzę wyjścia. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Warren Christopher podczas pobytu w Moskwie przytoczył słowa poety Tjutczewa. Rosji nie próbuj pojąć rozumem. Skoro tak, to skąd nieograniczone poparcie dla wszystkiego, co tam zaszło? Ja bym sekretarzowi stanu odpowiedział słowami innego rosyjskiego poety. Najwyższy już czas, taka mać, rozumem Rosję pojmować. Dziękuję panu za wywiad dla programu Drugiego Telewizji Polskiej. Bardzo panu dziękuję. A ja dziękuję pani za świetne pytania. Naprawdę się panu spodobały. Bardzo. Byłam pańską studentką. To się wyczuwa. Bo to prawda. W przedstawionych przed chwilą opiniach Aleksandra Zinowiewa może zaskakiwać ostrość czy nawet gwałtowność niektórych sformułowań. Bierze się ona także z właściwego mu bardzo emocjonalnego, zaangażowanego sposobu wypowiadania się. Wypada tu dodać, że w okresie powszechnego zachwytu pierestrojką i głasnością, jako jeden z bardzo nielicznych zachował trzeźwość analityka i już wówczas twierdził, że niczym dobrym nie może się to zakończyć. Niezwiązany z nikim i niczym od początku występuje przeciw eksperymentowaniu życiem narodu za pomocą zagranicznych recept. Powtarzamy, są to jego opinie, opinie niewątpliwie skrajne, które można podzielać lub odrzucać, ale na pewno zasługują one na uwagę i refleksję. Także dlatego, że znowu jako jednego z nielicznych Aleksandra Zinowiewa stać na nazwanie zła złem. Дорога еще продолжалась полемика. Они стащили какие-то ящики. Меня поставили на ящик. Мы до утра продолжали.